dzień dobry. Na koniec pierwszego dnia testów dorocznego zlotu German Car of the Year. I wreszcie się doczekałem. Siedzę za kierownicą BMW serii 5 Touring z dwulitrowym dieslem, który robi mi krzywdę w mózg, bo już wam powiedziałem i to będę się tego trzymać bardzo mocno, że piątka w wydaniu elektrycznym jest super, hiper, über samochodem, który potrafi rozkochać w elektromobilności każdego, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy nie lubili tego na siłę uszczęśliwiania, tej indoktrynacji, która się opiera na niczym przecież. Ale elektryczne samochody potrafią być fenomenalne, czego dowodem jest właśnie i5. Ale co z tego, że są fenomenalne, jeżeli problemy z użytkowaniem, w sensie szukania ładowarki odpowiedniej, planowania wyjazdu jakiegokolwiek i tak dalej, powodują, że się człowiek odkochuje tak szybko, jak szybko się zakocha. No ale z drugiej strony i5 jest zmotoryzowana w taki sposób, że nawet w bazowej wersji jest w stanie pokonać ogromną większość motocykli. I jeszcze w dodatku się bajecznie prowadzi. A to jest po prostu zwykły dieselek. Zwykły dieselek, co ma 197 koni, monumentalne 400 Nm, ośmiostopniowy automat i generalnie jest takim zwykłym, rodzinnym BMW. Aż tu nagle wtem wsiada człowiek w coś takiego i no dobra, no nie mam pod nogą takiego dynamitu, nie mam pod nogą rakiety kosmicznej, ale mam pod nogą bardzo, bardzo dynamiczny silnik, który w dodatku pozwala na zasięgi sięgające 1000 km na jednym tankowaniu. I to jedno tankowanie będzie trwało 5 do 10 minut. Tak? I samochód będzie o wiele lżejszy i o wiele tańszy od tego cuda elektrycznego. A w dodatku, jak często do cholery korzystamy z tego, że możemy się katapultować spod świateł, tak jakby nam pod tyłkiem wysadzono 10 kilo trotylu. Bardzo rzadko. W dodatku, tutaj nie musimy mieć wszystkiego, co wymyślono do tej pory na świecie w dziedzinie technologii zawieszeniowych, żeby samochód się fenomenalnie prowadził. Bo to auto jest lżejsze o 450 kg od tego lżejszego elektryka. Tja. I pali 6,9 po całym dniu testów, kiedy wszyscy wariowali. Spalanie chwilowe, jakie uzyskałem na tej normalnej trasie testowej, wypadło na poziomie 5,9. Dobra, jeździłem dzisiaj wieloma samochodami bardzo dziwnymi, w tym dwoma chińskimi super premium, które ewidentnie przebijają niemieckie premium, jeśli chodzi o wykończenie wnętrza. Nawet z tym cudownym, ukochanym przeze mnie intarsjowym wykończeniem kokpitu, ciemne drewno plus oksydowane aluminium,
bajka. Oksydowane aluminium pomiędzy, bajka. Bezguście, jeśli chodzi o kryształki tak zwane. Chińczycy to przebijają. Chińczycy pod markami Xipeng i BYD wykańczają wnętrze jeszcze o wiele lepiej niż chińskie NIO, które już było na poziomie lepszym od BMW i Mercedesa. BYD jest jeszcze o dwie klasy lepsze od NIO, a Xifeng to jest klasa sama w sobie. Więc okej. Chińczycy wykańczają wnętrza tak, jak Niemcy jeszcze nigdy nie wykańczali, albo jak już zdążyli zapomnieć, że w ogóle jest to fizycznie możliwe. Ale jazda cholernym niemieckim samochodem premium z Monachium dostarcza bez żadnego napinania się, jak to ładnie się mówi, bez spiny, takich wrażeń, o jakie w Chinach będą walczyć jeszcze przez dekadę, i to pod warunkiem, że sobie kupią najlepszych podwoziowców, tak jak to zrobili Koreańczycy. To jest niesamowity samochód. To jest niesamowity samochód. Ja jadąc nim dosłownie łączę się duchowo z tym wiekiem, już ponad 100 lat przecież, od kiedy BMW słynne jest z tego, że robi najlepiej prowadzące się samochody. A mam do czynienia z istnym tatusiem, no do cholery, to jest kombi. W dodatku wykastrowane, bo szyba w tylnej klapie nie ma oddzielnego otwierania, co kiedyś było znakiem rozpoznawczym każdego BMW kombi. Teraz tego już nie ma. No trudno, trzeba to przeboleć. Jakoś przeboleje. Ale jest to klasyczny tatuś. Dzieciowóz. Dla soccer mom, wożącej dzieci na imprezy sportowe. Ale daj Panie Boże każdemu, żeby robił topowe samochody z gatunku mocno usportowionych, które tak jeżdżą, tak się prowadzą i dają tak fantastyczne poczucie jedności z samochodem, jak ten tatusiowóz, czy mamusiowóz, jak wolicie. Tak, muszę wszystko odszczekać. Oczywiście nie odszczekam za chińskiego Boga, że mam olbrzymie pretensje do Niemców, do BMW, że nie mogę już w ich samochodach opuszczać fotela na podłogę i wciąż wygodnie prowadzić, bo ich zbyt wielkie kierownice nie dają się wystarczająco mocno opuścić, a tym samym muszę podnosić wręcz siedzisko, żeby mieć niezakłóconą widoczność ponad kokpitem. I to jest wada, której nie potrafię zrozumieć, której nie potrafię wybaczyć. Ale poza tym, pomijając idiotyczne kryształki, ten samochód nie ma wad. Ten samochód jest absolutnie, poza wszelką dyskusją, najlepszym, co można mieć w klasie wyższej wśród normalnych samochodów. To jest cudowne auto. Cudowne, cudowne przez wielkie C. I wcale nie trzeba żadnych poświęceń, żeby jeździć małym dieselkiem, który jest diabelnie dynamiczny, fantastycznie oszczędny, daje niesamowite zasięgi
i sprawia, że auto jest relatywnie, jak na dzisiejsze czasy, lekkie i przemiłe w prowadzeniu. Jednak stare powiedzenie, że frak pasuje dopiero w trzecim pokoleniu, w przypadku tych samochodów sprawdza się fantastycznie. Inna sprawa, że w przypadku BMW to trzecie pokolenie zaczyna mieć fiu bździu we łbie i dorabia jakieś kryształki. Ale poza tym, mój Boże, co za samochód. Dziękuję, do widzenia.